Zorganizowany przez Scanię w tym roku już po raz czwarty konkurs Young European Truck Driver wkroczył w decydującą fazę. Niedawno w nowym serwisie Scanii w Gliwicach rozegrano krajowy finał tej rywalizacji. Podczas eliminacji krajowych wyselekcjonowaliśmy 9 najlepszych kierowców spośród ponad 1600, którzy zgłosili się do konkursu i od maja walczyli o zwycięstwo. Z finałowej 9 tu w Gliwicach wyłoniony będzie zwycięzca. Ocenimy nie tylko sprawność jazdy, ale także jej bezpieczeństwo, u podstaw którego leży właściwa obsługa codzienna i dbałość o bezpieczeństwo ładunku. Pod uwagę brana jest także ekonomika jazdy. Rozgrywane podczas dwudniowego finału konkurencje miały poddać ocenie umiejętności finalistów we wszystkich tych aspektach. Pierwszego dnia przeprowadzono test polegający na wykryciu usterek w stojącym na kanale zestawie oraz jazdy drogowe. Drugi dzień stał pod znakiem najbardziej efektownej konkurencji – jazdy na placu. Chociaż pogoda nie rozpieszczała, to jednak widzowie nie zawiedli. Zawodnicy musieli wykazać się wyczuciem samochodu i jego gabarytów. Najpierw należało przejechać całym zestawem po desce, następnie przez bramę ustawioną z 2 beczek. Jej szerokość kierowca wskazywał jurorom siedząc w oddali w kabinie ciężarówki. Im mniejsza była różnica między szerokością bramy a samochodu, tym lepiej. Potem kierowcy musieli wjechać prawym kołem ciągnika w wyciętą w kawałku płachty szczelinę, tak aby sędziowie mogli płachtę swobodnie obrócić. Kolejnym zadaniem było przewracanie słupków. 2 każdym z przednich kół ciężarówki i 2 prawym i lewym narożem naczepy. Na koniec kierowcy celowali wskaźnikiem umocowanym do środka zderzaka do tarczy rozłożonej na jezdni. Po dokładnym obliczeniu wyników okazało się, że najlepiej poradził sobie 30-letni mieszkaniec Szczecina Artur Sumbar. Nie spodziewałem się, że wygram konkurs krajowy. Przyjechałem tutaj dla zabawy i wyłącznie dla zabawy, nie z naciskiem o wygraną. Liczyłem na miejsce gdzieś w środku. Dla mnie wygrana to jest naprawdę szok. Ja nie wierzyłem w to, że wygrałem. Konkurencje były, można powiedzieć, dość trudne. Plac manewrowy na eliminacjach według mnie regionalnych był trudniejszy. Jeżdżę w transporcie teraz regionalnym, można tak powiedzieć, a jakieś 9 prawie lat jeździłem w transporcie międzynarodowym. Zwycięzcy gratulował obecny mistrz Europy Marek Szerenos, który wygrał poprzedni konkurs Young European Truck Driver w 2007 roku. Teraz taka szansa na zdobycie nagrody głównej, nowej Scanii R, staje przed Arturem Sumbarem. Będziemy go dopingować w październiku podczas finału w Szwecji.